Cześć! Chociaż różnych superbohaterów i różne podróbki na tym kanale testowaliśmy, to żaden z nich nie chwalił się, że ma co najmniej 3,5 incza. Co to jest incz? Oczywiście miara wielkości. Nie wiem, co ona do końca oznacza, ale mam nadzieję, że ten Kapitan Ameryka będzie wielki jak mój kciuk! WTF! 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 Albo i większy. Zobaczymy. Sprawdźmy. Cześć! Witam was, moje fany, ponownie na moim kanale. Moi drodzy, dziś spotykam się z Captain America Super Heroes. Firma taka, że powiem wam szczerze, że ja tutaj nie widzę. Pewnie wy to na powiększeniu aparatu widzicie lepiej. Ja widzę mocno średnio. Super Heroes, Super Heroes. To chyba nie jest firma. Do it yourself, collect all A. Nie wiem, czy to jest Ameryka, czy co, to A jest skrótem, albo że po prostu jest ocena. A idź pan z tym gdzieś. No nie wiem, moi drodzy. Natomiast wiem, że jest to obiecywane 3,5 incza, czyli nie wiem, no nie centymetra chyba, prawda? Moi drodzy, Kapitan Ameryka. Tutaj no wygląda jota w jotę jak ten z Lego. Mamy tutaj również oczywiście, aha, dobra, B, czyli co to jest? Baron Metal, C, czyli Człowiek Pająk, ok. D, czyli Daredevil, no bo chyba jest ślepy. Nie wiem, moi drodzy, czemu ich tak oznaczono takimi literkami. Nie mam bladego pojęcia, no ale cóż, z jakiegoś powodu jest to tak oznaczone i niech was to A nie zmyli, bo tutaj przypadkowe chyba jest to oznaczanie po prostu. Tył również mocno legitny. Przyznam się, w ogóle całość wygląda z zewnątrz naprawdę porządnie. Naprawdę porządnie, więc sprawdźmy też, jak się to ma do zawartości środka oczywiście. Jak to się ma, niestety śrubokrętem nie dałem rady. Muszę użyć nożyczek normalnych, legitnych. Czy są tak legitne te nożyczki jak zawartość opakowania? To się okaże już za sekund kilka. Moi drodzy, dobra, otwieramy. Jest instrukcja, a nawet coś więcej, co mnie cieszy. Nie, to nie jest, co to jest w ogóle, co to jest, moi drodzy, spójrzcie. No, również wygląda to tak jakby troszkę luksusowo. Mamy tutaj w sensie kartę, którą możemy sobie wyrwać. Oczywiście ona jest mocno zmięta w tym opakowaniu. Ja nie wiem, jak do tego dochodzi, że te rzeczy się tak mną w tym opakowaniu, jeżeli opakowanie jest bez skazy, moi drodzy, nie wiem. Ale jest karta do wyrwania, fajnie. Z tak luksusową wersją tych kart się jeszcze nie spotkałem. Byśmy musieli ją sobie samodzielnie wyrywać, po czym zostaje taka dziura i instrukcja złożenia. Nie, nie musi zostawać dziura, bo możemy chyba to oderwać jeszcze. Czekajcie, no w sumie, nie wiem, tu takie coś powstało, ale to chyba nic nie znaczy. Jest instrukcja złożenia i postawienia incza. Tak się wszędzie chwalą tymi inczami, że aż sam jestem zainteresowany mocno, co to jest i co to jest ten incz. Wielkość, mój, no, powiem wam szczerze, to jest większe niż mój kciuk. To jest większe niż mój kciuk i to solidnie, a z zewnątrz jakość wygląda naprawdę ciekawie, moi drodzy. Ja myślałem, że tu będzie beka. Ja sobie wziąłem tu innego superbohatera, super miniona, Iron Miniona. Jego recenzja była dawno, więc sprawdźcie ją tu w narożniku, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Myślałem, że będzie to porównywać, a to spójrzcie, same nogi Kapitana A są większe, albo takie same jak nasz Hipol, więc naprawdę no, moi drodzy, więc naprawdę i szczerze wygląda to w rękach całkiem solidnie. Ja się nie boję, że pomimo tych przestrzeni mocniej zgniotę, to coś zrobię. Teraz rozumiem, po co była ta instrukcja. Mamy tutaj również inne elementy. Naprawdę w łapach jest to solidne. Naprawdę jest to solidne. Bardzo. Nadruk, moi drodzy. Bardzo ważna rzecz, nadruk. I nadruk, rzekłbym, jest ok. Nie wiem, czy tu mamy do czynienia z lekkim brakiem. Nie, bo spójrzcie, na opakowaniu też jest tak to narysowane. Chodziło mi mianowicie o ten fragment tutaj, że tu jest z jednej strony, a tu z drugiej strony tego czarnego nie ma, ale mieć nie miało być. No nie miało go tu być, moi drodzy. Główka się odczepia również, więc nie wiem, po co była dołączona, jak nie musiała być. Dość duży kubeł z tego jest. Nadruk na twarzy, no okej, trochę jak jakaś pyza, trochę jak jakaś buła on wygląda. W sensie ten nadruk powinien być większy, ta twarz powinna być większa, ale mimo wszystko w miarę naprawdę okej. No przyznam się wam szczerze, jestem w głębokim szoku, bo naprawdę jest to, odwrotnie ręce, spoko. Myślałem, że otwieramy, będzie beka. Mówię, pewnie ten rozmiar to jest niewiele większy niż normalny. Spójrzcie, a tu kurczę łapy chodzą, no ciut za ciężko, nawet nie wiem, czy widzicie, cały stół czasem z nimi chodzi. Chodzą ciut za ciężko, ale lepiej tak niż za lekko, ta chodzi trochę lżej.
Troszkę bólem jest to, że one spod spodu są puste. Mamy jeszcze w ten sposób wkładane łapy. Technicznie rzecz biorąc, nawet nie musieli tu dawać instrukcji, no bo po co instrukcja, jak to jest wszystko tak logiczne. Wchodzi to ok, ciężko, z oporem, ale kręci się tak, że się nie wykręca. Także na wielki plus. Nie do końca wiem, po co nam dano zapasową łapę, wszak nigdzie jej nie wykorzystamy. No moi drodzy, ta ręka chodzi trochę zdecydowanie zbyt ciężko. No i jest jeszcze tarcza. Tarcza nadrukowana, bardzo ładnie, chociaż mamy tu, nie, to był śmieciuch akurat. Tutaj mamy jakieś takie wyjście trochę fabryczne plastiku. Trzymanie jest jak najbardziej też ładne, w sensie spoko. I czy nam to wchodzi? I nam to wchodzi i się trzyma naprawdę dobrze. No proszę, i kolejny odcinek, który miał być jedną wielką beką z kolejnej podróbki, która chciała coś ze sobą zrobić i poszła w jakąś dziwną wielkość, a się okazała tandetą. Oczywiście, stosunek tych figurek do tych, no, jest taki, że ciężko się będzie tym bawić. W sensie, to fajnie by się tym bawiło, gdyby tu była figurka Ant-Mana, ale Ant-Mana akurat nie dostajemy z tego. Pytanie, czy w ogóle istnieją jakieś klocki, które gabaratowo byłoby dostosowane do wielkości tych hipków, ale ja niestety wątpię, chyba że duplo, ale moi drodzy, i powiem wam szczerze, z tyłu również ładnie. No tutaj spójrzcie, nawet na głowie mamy tu nadruk. No tego to ja się kompletnie nie spodziewałem. Ależ normalnie dzień. Ależ dzień, moi drodzy. Kupiłem to tak, nie chcę, będąc przekonanym, że to jest źle. Spójrzcie, opakowanie już robi spoko wrażenie. Naprawdę czegoś bardziej lepszego niż Chińczyki. Tutaj naprawdę jakość dobra, nadruk dobry. Da się tym świetnie, uważam, pobawić. Ciężko mi będzie to z innymi Lego, mówię, dograć, ale gdyby zebrać tą armię super kurczę bohaterów, naprawdę nimi ciekawie by się dało. Ich skala jest ciekawa i fajnie by się nimi dało bawić. Zdecydowanie wygodniej niż Lego, no bo są po prostu większe. Tak, więc nie byłaby to jakaś, wiecie, głupia zabawa. Naprawdę spoko. Kurczę, no jestem pod wielkim wrażeniem. Cóż, może się teraz przyjrzymy częściej, jeżeli zobacz takie klocki, ich więcej kupię. Mówię, problem jest ze zmieszaniem z innymi klockami, no ale tak po prostu by się nimi tak bawić, to jest naprawdę spoko. Jeszcze jeden test chciałbym przeprowadzić, bo zostaliśmy tu baciutko. Nie zostaliśmy okłamani, jest podstawka! I widząc podstawkę, ewidentnie nam się narzuca duplo. Wchodzi elegancko, trzyma się elegancko. Tu wchodzi elegancko. Okej, okay. Nie, naprawdę jest spoko, tylko no, skala dopasowana do duplo. I szczerze wam powiem, wiecie co? Teraz wam powiem tak szczerze, że w tej sytuacji Lego Duplo mocno straciło dla mnie w oczach. W sensie nigdy nie było dla mnie jakimś priorytetem, w sensie klockowym i tak dalej. Ale kurczę, czy Lego Duplo nie powinno tak wyglądać? Czy Lego Duplo nie powinno właśnie być takie? A jednocześnie jest na tyle duże, że nie boję mi się, że dziecko coś tu połknie, coś zrobi. A z drugiej strony naprawdę jest to świetnie bawialne, znacznie lepiej niż inne figurki z Lego Duplo. Nie, no naprawdę. Świetna firma, polecam. Jakościowo, nadrukowo, naprawdę super. Jeśli zobaczycie coś takiego, to nie bójcie się kupować tych klocków, bo okazało się, że jest naprawdę dobrze, moi drodzy, naprawdę dobrze. No nie wyszło nam dzisiaj pośmianie się, ale wyszło nam to, że poznaliśmy kolejną wartościową firmę i to bardzo ciekawą. I mój wzrok na pewno na te jedne 3 incze pójdzie teraz, bo można coś z tego ciekawego stworzyć. Tylko szkoda, że ja mam klocków, żeby coś te fakty dobudować. Dzięki, że byliście. Zapraszam was na kliknięcie subskrypcji, dzwonem, byście przyszłych odcinków nie przegapili. No i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłości, czy to na superbohaterach, czy nie. Dzięki, że byliście. Bye!